Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Gramy dzisiaj na nowym trybie, na trybie Szczere Złoto. Tryb ten polega na tym, że mamy tylko i wyłącznie same złote bronie i same te najlepsze bronie. I sobie możemy trochę tutaj potestować givery, które są na jak najwyższym jakby poziomie mocy, nie? No i dobra, lecimy tutaj w dół. Na Akry Anarchii. Oj, trochę daleko, dajmy tutaj na ten pomidorowy przysiłek. Też widzę, że daleko nie jest. Jeden minus tego trybu jest taki, że musimy tutaj grać jakby składy, albo gramy solo na składy. I to jest takie trochę... trochę lipa, ale nie mam do Fortnite'a czwórki, z którą mógłbym sobie tutaj zagrać, dlatego gram aktualnie sam. I zobaczymy, czy uda mi się coś tutaj ustrzelić, czy kogoś uda mi się ubić tutaj. No i dobra, coś tu widzę. Jakieś tematy leżą, ale co to jest? Trap i jest tutaj Kevik. Okej. To jest Kevik, ten chyba największy już. Chociaż nie wiem, czekaj. Beczka obfitości? Nie, to jest zwykły... zwykły Kev. Czyżby tutaj nikogo nie było? O, mało kiedy takie coś się trafia. Dajcie tu jakąś skrzynkę z lootem, bo... tak, to trochę amatorka, nie? O, jest panel skakowy, więc spoko. Sobie hop hits będziemy mogli zrobić, jak... się tutaj... nam strefa nie będzie zgadzała. Znacznik, a delay tam się nie usuwa. Dobra, to nie pub. Pomyliły mi się gry. No idź tutaj, fuck. I coś tu mamy złotego. Rewolwer, tak? Nie, to jest zwykły pistolecik. Ty, ale wygląda jak jakiś mocny taki, nie? Dobra, mamy strefę tutaj. Podchodzę sobie na ten budynek jeszcze. Dzisiaj są filmy jeszcze bez kamerki, bo jestem chory. Cały czas jeszcze mi się nie udało wyzdrowieć w 100%, ale... już niedługo wrócą, chyba że nie chcecie, chyba że bardziej wam się podoba taki motyw jak teraz jest, no to zostaniemy przy tym. Tu mamy jakiś pistolet na tłumiku. Tutaj nic nie ma, tutaj chyba też, dobra, otwieramy dorsy. No i ludzie, ja bym poszedł się już postrzelać, czekajcie, tego Kevika sobie wypiję. Wiem, że to jest quality tutaj mocno. Nie widzę w ogóle złotych skrzynek, ani ich za bardzo nie słyszę. Też nic nie ma. Wiem, że za mało tego rozwalam i później materiałów nie będę miał, żeby się budować, ale... no ludzie, no uczę się, uczę się. Tej gry tak nie ogarniam, jak PUBG na przykład, dlatego tutaj jest trochę problem. Dobra, tutaj sobie skara przerzucę, jak da się, na jedynkę. Okej, okay, ten pistolecik jest na dwójce, 61 osób zostało. Kolejny skar, amunicję biorę, bo amunicja jest tutaj very quality. A to resztę mnie nie interesuje. Ale tam chyba było słychać skrzynkę, nie? To nie to. Na piętrze jest skrzynia do otworzenia. Dobra, rozbijamy sobie tą ściankę. Tutaj, tutaj, tutaj. Jak się tam dostać? Tu jest przejście. Fak, jaka amatorka, nie? To jest coś strasznego. To jest to. I jest skrzynia. No rozwal się szybciej, ty. Dobra, jest skrzynia. I co tu mamy? Kolejny Kevik i ammo. No te skrzynki, powiem wam, że teraz zbierać na tym trybie to jest tak trochę... useless, nie? Bo to nam się i tak chyba nie przydaje. Bo złote bronie możemy znaleźć w każdym miejscu. Amunicja, ściankę rozbijam. Dobra. I teraz lecimy tutaj w siną w dal, ludzie, że tak powiem. I szukamy jakichś przeciwników, no. Okej, tutaj mamy jakąś złotą skrzynkę, więc się podbuduję. Sztryk. Chyba że ona jest jeszcze wyżej, to przypał wtedy. Jest tutaj, dobra, otwieramy. I co tu jest? Smoke, ammo i kolejny skar. No tych skarów to jest mega dużo tutaj, bez kitu. Tego tutaj nie brakuje. Dobra, powiem wam ludzie, że tutaj nic ciekawego nie ma. Przeciwników nie widać, więc bierzemy tutaj naszą skocznię. Czekajcie, ona jest na F5. Hop. To sobie ją postawię, to sobie rozwalę jeszcze. Dobrze wylecieć, żebym tu faila jakiegoś nie zrobił. Rozdupcyj się, ścianko. Dobra, hop, pyk. I lecimy dalej na strefę. O, no to poleciałem. No to poleciałem, dobra, troszkę przeleciałem, ale... ale nie tak to miało wyglądać. Jak to smoki wyglądają, bo jeszcze nie widziałem w tej grze, pyk. Pokaż smoka. O, taka bajkowa przysłonka, lekka, patrzcie, jeszcze raz wam rzucę. Pyk. Pyk, jak w PUBG-u, nie? Te smoki takie średnie tutaj. Myślałem, że to lepiej wygląda. Tutaj ktoś był w ogóle, patrzcie. Tu już jakiś wariacik to lucił, tylko no wariacika nie widać. Dobra, jest gość, patrzcie.
O typie. A masz dedówkę. Masz dętkę. Czekajcie, muszę wyczekać go chwilę tutaj za drzewem. Ale przyczajka, nie? Dobra. Jazda z nim. Pyk, pyk, pyk. Mocno obity. No i likwidujemy go. Hiro Huen. Leżysz, pajacu. Ale już się budował. Patrzcie. Dobra, jest pierwszy fragens. A tak na przyczajce trochę, nie? Go zabiłem. Ale te złote broni są OP. Przeciągnąłem lekkie kombo po nim i typ objechany. Też grał w solówkę tutaj. Dobra. Mamy pierwszego fraga. 36 osób w grze jeszcze. Trochę mało, ale dobra. Materiały jakieś mi gość dał. I typ też był na skinie już jakimś, widzieliście? To jest coś tutaj. Niedobrego, jest kolejny typ. Dobra. Leżeć było, patrzcie, drugi fraguś na moim koncie. Ale ich czyszczę tutaj dzisiaj. Drugi fragens wchodzi, ale go też wyczaiłem tak szybko w miarę. To sobie podniosę, materiały są bardzo ważne, ale skara to ty mi zostaw, bo nie będę miał z czego strzelać. Tutaj jest chyba schody, trzeba wybudować, gdzie jest F3. Jedne schody. Chyba tak, dobra. Nie wiedziałem jak te schody postawić, żeby były dobrze. To podnosimy, to podnosimy. No i gdzie kolejny jakiś typ? Sypiemy w stronę sklepowej sadyby, tam powinni być jacyś przeciwnicy. Dobrze, że tych dwóch przynajmniej się udało już odstrzelić. Patrzcie, niby tyle ludzi, niby 30 osób. Strefa jest taka w miarę mała już. Nikogo nie widać, ale czy kogoś słyszałem? Miałem dziwne wrażenie, że kogoś słyszałem, ale nie jestem pewny. Dlatego taki chwilowy był brain lag. Dobra, to sobie rozbiję. To też sobie rozbiję, bo zawsze tu 16 więcej drewna. A to jest mega, mega, mega potrzebne później w dalszej fazie gry. Tu mamy zrzut, patrzcie. Tu mamy zrzucik z przodu i sobie go spróbujemy piknąć. Zobaczymy, co w nim będzie ciekawego. Może jakaś złota snajpera, nie? Kozacka. To będzie wtedy młyn tutaj totalny. Tylko czy ten zrzut nie jest czasem obstawiony? Oj, nie wiadomo. Ale zauważcie to, że w każdym odcinku z Fortnite'a udaje mi się ogarnąć jakiś zrzut. To jest coś pięknego. O, fuck, jak to dupło. Smoki wyrzucam, jest snajpera. Bierzemy za ten pistolet. Snajpera, Kevik nie jest mi ten potrzebny. Mam te 50. Dobra, jest snajpera i jest Scar. Złoty giwer. Ludzie, ale to będzie mocne tutaj. Mam jeden z najlepszych zestawów. Do grania póki co. Dobra, jest też strefa, o którą nie muszę się martwić. Jest amunicja, tu jest złota skrzynka, tu jest kolejna ammo do tej snajpery. W sumie tą snajperę można znaleźć też luźno, luźno tutaj na mapie. Złotą. Dobra, tutaj nic nie ma. Szukamy przeciwników w tym momencie. Kilku się udało zmontować już. Więc jest git, jest git, jest git. Pyk. Przyczajka spod drzewa. Czuję, że jak w łeb trafię tą snajperką, to zabiję na strzała. Tylko traf ten łeb. To jest najgorsze. Ona jest jednostrzałowa. Więc może być z tym mały problem. Tam jest kolejny drop, patrzcie. Przeciwników nie widać. Ja sobie tego dropa wezmę. Jak będzie kolejna duża mikstura ta obfitości, to sobie przynajmniej będę mógł tutaj mieć, wiecie, jakiś kewik, nie? Na dłużej. 100% kewika, 100% HP. Dobre givery. Więc będzie z czego tutaj gości odstrzeliwać. Gdzie ten drop jest? Nie, on już jest za strefą. Fuck. A tam jest jakaś miksturka jeszcze, to sobie podniosę. Tam jest ten drop. Opłaca się iść, czy nie? W sumie się opłaca. To nie jest tak daleko, dętki nie powinienem wykręcić. Dlatego pyk. Bierzemy. O, to jest ta duża beczka, więc sobie to użyjemy. O, granatnik. Granatnik bym sobie wziął. Ale w sumie nie mam... Wezmę sobie granatnik za apteczkę. O. Będzie całkiem spoko motyw. To sobie użyję. Ta beczka się długo używa, fuck. Albo za ten pistolet sobie wezmę granatnik, sobie wezmę to. I tu jest panel skokowy, już mi nie będzie potrzebny. Dobra, dzida. Dzida stąd. Troszeczkę mnie to ubiło z życia.
Ale kewik jest, dobra, apteczkę użyję i będzie perfekto. Trefa kolejne za minutę, 15 osób w grze. No topkę może zrobię tutaj, ale tych fragów ciągle mało, ciągle ich brakuje i... No nie, to nie jest mój styl gry. Jeżeli chodzi o Fortnite'a. Dlatego budujemy tutaj schody, żeby jak najszybciej się dostać na górę. Chyba tak, dobra, pyk, wyskok. Jest skarek, tam leci kolejny drop. No te dropy to już jest... No za dużo tego. O, jest gość, patrzcie, jest typ. Nie, nie to. Pyk. Ale mi wyskoczył wariat. Tam jest kolejny. Dobra. Panowie, przypał. On też ma tą snajperkę złotą. Dlatego bierzemy beczuszkę. Beczułka obfitości się ładuje. On tu dojechał mnie. O, w dupę. No jednak gość był lepszy, no widzicie, ja tej gry jeszcze nie ogarniam. Mało brakowało, patrzcie, 6 HP, jakby miał pełnego kewika, to gość by zaliczył dętkę. Dobra ludzie, jeżeli wam się odcinek podobał, no to zostawcie łapę w górę, subskrypcję, nie zapominajcie o dzwonku powiadomień, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!